Chociaż przypadło w wakacje lipcowe, posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie nie było sielanką. Głównie dlatego, że jej członkowie przeszli do końcowego etapu prac nad strategią lokalnych działań na rzecz i z udziałem starszych mieszkańców miasta. Dziś odbywamy kolejne planowe spotkanie Rady, która po pierwsze ma przyjąć uchwałę odnośnie zarekomendowania przygotowanej od roku przez Legionowskich Seniorów strategii. Ta uchwała będzie przekazana do Rady Miasta i pana prezydenta Romana Smogorzyckiego, bo praktycznie prace nad tym dokumentem, czyli strategią działania władz samorządowych i Legionowskich Seniorów na lata 2022-2026 została zakończona. Przy tej okazji szef senioralnej rady serdecznie podziękował wszystkim, którzy włączyli się w tworzenie dokumentu oraz wnieśli do niego swoje pomysły, uwagi lub wnioski, a na kilkudziesięciu stronach gotowego projektu znalazło się ich, co zrozumiałe, całkiem sporo. Tam są zawarte wszystkie myśli, uwagi i propozycje Legionowskich Seniorów, organizacji działających na rzecz seniorów, ale również i przedsiębiorstw i firm, czyli sektora pracodawców, którzy również po pierwsze dowiedzieli się, że jesteśmy, po drugie również się włączą w realizowanie tych założeń, które tam są zapisane. Dokument mówi o tym, co miasto może razem z organizacjami pozarządowymi zrobić dla seniorów. Jest to też taka fantastyczna wskazówka i taka podpowiedź władzom miasta, na czym zależy mieszkańcom, na czym zależy organizacjom pozarządowym, na czym zależy seniorom, ponieważ były prowadzone badania ankietowe, badania takie na ulicach, badania fokusowe i w czasie tych badań zespół, który opracowywał strategię, uzyskał informacje, jakie są słabe strony poszczególnych zadań z zakresu zdrowia, z zakresu pomocy społecznej, z zakresu organizacji, a jakie są mocne strony. Ponieważ zawarte w strategii zadania rozpisano na lata, jej beneficjenci otrzymają tym samym szczegółowy rozkład jazdy dotyczący działań miasta skierowanych do osób z ich grupy wiekowej, a stanowią one, przypomnijmy, ponad 1/4 Legionowian. Dla seniorów będzie to bardzo dobra wskazówka, jak będą chcieli wiedzieć z każdej dziedziny jakieś informacje, które ich dotyczą, to jak sięgną do tych rozpisanych zadań co roku, nie będą musieli już szukać w gazetach, w internecie. Tak naprawdę najważniejsze dla nich wskazówki, informacje w tym dokumencie będą zawarte. Uczestnicy spotkania w ratuszowej sali ślubów zajęli się, jak wspomniano, jego finalną obróbką. Nie była to wprawdzie przysłowiowa bułka z masłem, ale wspólnymi siłami cel został osiągnięty. Dzięki temu można było przejść do kolejnych punktów porządku obrad. Ponadto przyjmiemy dzisiaj uchwałę dotyczącą szkolenia naszej Rady Seniorów. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na to, żeby przeszkolić wszystkich członków Rady. Wyjedziemy na 2 dni pozalegionowo, ażeby w spokojnym gronie znaleźć możliwości funkcjonowania Rady Seniorów w nowych warunkach. W nowych warunkach, to znaczy mam tutaj na myśli przebyty COVID i następujący COVID. Co Rada Seniorów jako organ doradczy inicjujący może zrobić w tych trudnych warunkach epidemiologicznych. Sporo uwagi legionowscy działacze senioralni poświęcili też wydarzeniom organizowanym z myślą o swoich rówieśnikach. Pod względem organizacyjnym omówili m.in. nadchodzące senioralia, święto organizacji pozarządowych oraz inaugurację roku akademickiego w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zajęli się także imprezami, jakie planują zorganizować w tym roku miejskie Amazonki i członkowie reaktywowanego niedawno rejonowego koła diabetyków. Bardzo mi zależy jako przewodniczącemu Rady, ażeby w te wszystkie wydarzenia, które wymieniłem i nie wymieniłem, włączyli się po pierwsze członkowie Rady, żeby nie byli statystami, żeby byli widoczni i żeby byli tymi, którzy kreują tą politykę przy udziale prezydenta, Rady Miasta i żeby mieszkańcy Legionowa, seniorzy wiedzieli, kto w tej Radzie jest, po co ona jest, co ona robi i na tym nam bardzo zależy. Skoro mowa o braku anonimowości członków Rady Seniorów, najbardziej przysłużą się im efekty ich działalności społecznej, a ponieważ część z nich zajmuje się nią od dobrych kilku dekad, rezultaty powinny być wkrótce widoczne już z daleka.